Halo, witajcie moi drodzy. Mam dla Was dzisiaj dwa zadania z czasem present simple. Proszę dokładnie przyjrzeć się pierwszemu zadaniu. Tutaj mamy uzupełnić zdania z odpowiednią formą czasownika, tego czasownika, który jest podany w nawiasie. Przypomnę pokrótce, że czas present simple właściwie nie jest zbyt skomplikowany, bo wystarczy tylko pamiętać o tym, żeby w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli he, she, it, dopisać s do czasownika. Pytania tworzymy przez do albo does, a przeczenia przez don't albo doesn't. To uwaga, zaczynamy. Nicole lives in Liverpool. Tutaj mamy trzecią osobę liczby pojedynczej, czyli Nicole, i w związku z tym dopisaliśmy s do czasownika. She doesn't start work at 6 a.m. W tym zdaniu mamy słówko takie pomocnicze, doesn't, czyli operator. I mówimy, że ona nie zaczyna pracy o godzinie 6. Doesn't start. Trzecia osoba liczby pojedynczej, stąd doesn't. Peter and Olivia like pizza and spaghetti. Tutaj mamy liczbę mnogą, więc czasownik przepisaliśmy po prostu. They don't eat ice cream or cakes. Żeby stworzyć przeczenie do trzeciej osoby liczby mnogiej, wystarczy wpisać don't przed czasownikiem. My dog loves playing with a ball. Tutaj my dog to jest it, ono, albo ewentualnie he lub she, jeżeli traktujemy go jak członka rodziny, i wtedy do trzeciej osoby liczby pojedynczej dopisujemy s do czasownika. It doesn't like my classmates. Tutaj znowu obsie zdanie, więc trzecia osoba liczby pojedynczej i stąd operator doesn't przed czasownikiem, żeby stworzyć przeczenie. I brush my teeth every day. Tutaj mamy zwykły czasownik, najzwyczajniej w świecie przepisany z nawiasu, ponieważ nie jest to trzecia osoba liczby pojedynczej, tylko pierwsza, i tak właśnie ta forma będzie wyglądać, bez żadnych zmian. I don't tidy my desk every day. Tutaj oczywiście użyliśmy tego słówka pomocniczego, czyli operatora don't. Okay. Drugie zadanie będzie polegało na tworzeniu pytań i będziemy też udzielać krótkich odpowiedzi. Gotowi? Zaczynamy. Do you like English? Tworzyliśmy pytanie przez do i tak też odpowiemy, użyjemy tego samego słówka do krótkich odpowiedzi. Yes, I do. No, I don't. W drugim zdaniu będziemy mieć pytanie do trzeciej osoby liczby pojedynczej. W związku z tym operatorem, który nam tutaj pomoże, będzie does. Does Jillian listen to music? Yes, she does. No, she doesn't. Będziemy mieć w krótkich odpowiedziach. I ostatnie zdanie. Do they play games? I znów będziemy używać tego operatora, którego użyliśmy do pytania, żeby udzielić krótkiej odpowiedzi. Yes, they do, albo w przeczeniu ten operator będzie miał skrócone not, czyli no, they don't. Ok. I hope you did everything well. So, see you soon. Do zobaczenia wkrótce. Zapraszam do oglądania moich następnych filmików. Bye-bye.